Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Lighta. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, jesteśmy zarażeni i w sumie od samego początku, tylko że to daje się coraz bardziej we znaki i musimy teraz biec do wieży. Za chwilę będzie nas łapała taka choroba niedobra. No biegnij. Czemu on nie biegnie? Czemu nie mogę biec? Chyba, że to naprawdę przez to... Mój żołądek! Boże! Niech to się skończy! Zamieniam się w truposza. Okej, serio, nie mogę biegać w ogóle. Chyba, że mi się shift zepsuł. Nie. Nie teraz. Chciałem skoczyć. Zwier nie żyje. Co jest? Przecież nie dotarłem do miejsca. What the fuck? Gdzie jestem? Zabrałem cię na nabrzeże. Banda Raisa już cię szuka. Cokolwiek zrobiłeś, wkurzyłeś ich tym na maksa. Muszę porozmawiać z Jade. Zir dał jej swoje badania. Wzięła je do Camdena, ale bo chciała. Camden meldował, że zaskoczyła go banda Raisa. No i wypuścił na nich gryzoni, zadekował się i teraz nie wyjdzie. Nie ma jak. Nie ma też łączności. Nie możemy się z nim skontaktować. Muszę ją znaleźć. Jak się tam dostała? Ta część miasta jest zamknięta. Jest grupa zwana Wybawcy, która szmugluje ludzi. Ich meta jest w barze Nika, w kotle, koło autostrady. Kontakt zwie się Cen. Masz dość biegaczy do zbierania zrzutów? Od 36 godzin nie było zrzutu. Nic więcej nie będzie. Kończy nam się czas, Crane. Cholera. No dobra. Nie wiem, czy dam radę to naprawić, ale na pewno spróbuję. Wiesz co? Większość w twojej sytuacji chce wleźć gdzieś w dziurę i przeczekać. Szacunek, koleś. Powodzenia. Dzięki, przyda się. Crane, tu masz swój sprzęt, bierz. Z pozdrowieniami od Karima. Podziękuj mu ode mnie. Spoko. Tak. Zdecydowanie. Świetnie. Okej. Dobra. Więcej nie potrzebuję. Co to? Dzień? Dzień opalania, czy co? Aha. To jest taka bezpieczna strefa. Dobrze rozumiem? Dobrze chyba. Mhm. Tam mam pójść. Spoko. Karabin. Nie chcę dwa razy karabin policyjny. Ja bym chciał pistolet. O właśnie, gdzie jest pistolet? Stroje. Zwiadowca. Przebierzemy się. Chociaż nic to nie daje, ale będę inaczej wyglądał trochę. Nie no, mam w plecaku. Gdzie one są? A, dobra, są. Dobra. A będę latał z prostym sierpem. Myślałem, że to alkohol. Tak wyglądało. To zwykła, pusta butelka. O, właśnie. Mam punkty do rozdania przecież. No proszę. Nic specjalnego. Chociaż może? Zwiększa ceny sprzedawanych towarów. Nie. Wolę sobie przeczekać. Tutaj w sumie nic co by mnie interesowało póki co. Więc lecimy. Znajdź ludzi, którzy pomogą ci dostać się do sektora zero. Zarąbiście. Dalej, w drogę. Ładny dzień mamy. Crane? Jeszcze jedno, chłopie. Pamiętasz tę dziewczynę z sektora zero? Nazywa się Troy. Cóż, tak. Rozmawiałem z nią, gdy przywróciłem komunikację radiową. Powinieneś się z nią skontaktować, gdy dotrzesz na miejsce. Tak, to dobry pomysł. Dzięki, Breken. Uważaj na siebie. Lewitujący krzaczek. No spoko. To leci do moich screenów. No na pewno. No skąd oni się biorą? No bez przesady. Więc was matka nie miała. Tędy i w górę. Dobrze, ja w ogóle idę? Chyba tak. No na pewno. Jeszcze tamte będzie na mnie pluł. Okej, to nie jest dobry pomysł. Wolę przejść pod spodem. Mam niby zupełnie jasną autostradą. Dobra. Spoko, tutaj tylko, że wyżej. Co my tu mamy? Puszka. Czego chcesz? Szukam wybawców. Nie wiem, o czym gadasz. Jestem z wieży, od Brekena. Mam gdzieś, skąd jesteś. Zabieraj dupę w troki i won, bo mogę przestać być taki kurwa miły. Słuchaj, wiem, że szmuglujecie ludzi ze slumsów. Szukam dziewczyny imieniem Jade. Tak myślę, żebyś lepiej stąd wypierdalał. Posłuchaj mnie. Pociąłem Raisa i teraz cały jego gang na mnie poluje. Potrzebuję waszej pomocy. Ty? To tyś wziął i odrąbał Raisowi łapę? To ja. I muszę się dostać do sektora zero. Jak cię zwą? Crane. Cóż, Crane, zdziwisz się mocno, jeśli myślisz, że w sektorze zero znikniesz z listy Raisa, ale zaczekaj tu. I zamknął. Dlaczego on zamknął? Mam tu kolesia, co mówi, że to on właśnie odciął łapę Raisa. Crane. Tak, tak powiedział. Serio? Na pewno? Aha, okej, dobra. Chodź no. No dobra. Okej, puścimy cię na drugą stronę. Kiedy? Teraz. Jak mam zapłacić? To, coś zrobił Raisowi, to nam w zupełności wystarczy za zapłatę. Idź do zawalonego tunelu do Starego Miasta. Zapukaj do drzwi prowadzących do kanałów. Ktoś tam już się tobą zajmie. Tak zrobię, dziękuję. Nie, stary, to ja dziękuję. Dobra, dobra. Dobra, do kanałów teraz. Kurde, ściga mnie. Nie na długo. Hopla, hopla, jestem mistrzem parkouru. Nie złapiesz mnie. No dobra, muszę się dostać na autostradę, to jest pewne. Znajdź tunel prowadzący poza slumsy. Slumsy. Okej, nic ciekawego w sumie tutaj nie ma. Mógłbym sobie zrobić... O, właśnie, to mi się przyda. Wspomagacze XL. Będą miały dłuższe działanie. O. Wspomagacz szybkości. Ekwipunek. Mamy 7 takich wspomagaczy. No, od razu lepiej. Ale jeżeli chodzi o wspinanie, dalej jest tak samo. Nie, tylko nie to. Proszę. Jakoś będzie się tam dało dostać. Tak. Tędy. Może nie powinienem aż tak wysoko się wspinać, skoro tutaj mam przejście. Okej, tutaj. Spotkałem tego całego cenka. Początkowo nie za bardzo chciał w ogóle ze mną gadać. Kiedy jednak powiedziałem, co zrobiłem Raisowi, wybawcy zdecydowali się mi pomóc w dostaniu się do sektora zero. No, w końcu się tam dostanę. Ciekawe, czy tam będzie tak ciężko, że na przykład... w dzień będą tam te zombiaki, co tutaj są w nocy, ale raczej nie. Ale byłoby fajnie. Byłoby tak ciężko. Crane? Tak, to ja. Uszanowanko, jestem Hazan. Pomogę ci zmienić z lekka scenerię. Jade też przeprowadziłeś? Kogo? Miejscowa, ciemnowłosa, ładna. Twarda sztuka. Może. Nie wiem. Nie zawsze pytamy o imiona. No, i którędy mam iść? Aha, dobra, idź za nim. To ja też wyjmę broń. Aha, nie mogę, bo to jest sektor bezpieczny. On może wyjąć broń, a ja nie. Sprawiedliwość. O, jacyś ludzie. Ten coś gumę żyje, czy co? Ma śmieszną czapkę. A ten ma obdartą koszulę. Okej, odtąd wszystko w twoich rękach. Droga jest oznaczona. Będziemy w kontakcie radiowym. Miło było cię poznać, kolego. Musimy to załatwić jeden po drugim, a on ma iść pierwszy. Ale on dopiero to tu przyszedł, a my siedzimy już wiele godzin. Nie ja ustalam zasady, macie tu czekać. A, bo to tędy mam przejść, wow. Myślałem, że jakoś tam będę szedł. Czy ja mam pływać, czy co to jest? Oh shit. No na pewno w tym kierunku. Okej, nie jest źle. Nie da się, ale przynajmniej próbowałem. Okej, tutaj. Jakoś tutaj. Aha. Okej, no dobra, strzałki są w sumie. Że niby co, mam po ścianie przebiec? The fuck? No, to było głupie. Ale tak było narysowane, jakbym miał po ścianie biec. Więc pomyślałem, no może po ścianie jakoś. Chyba nie. No nie, what the fuck? Ej, co jest? Czemu on się tego nie łapie? Ej! Dobra, to zrobię to w patologiczny sposób. No. Teraz lepiej. To ci dopiero numer. Że niby jak? Tam raczej nie, no bo nie ma innego przejścia. Trzeba tutaj jakoś próbować. Może po prostu z pistoletem nie da się chwycić. O. Może jednak nie. No what the fuck, on już powinien to chwycić bez problemu. Czemu on tego nie może złapać? What the fuck. Ale kupa. Nie lubię takich miejsc. No, a teraz się udało. Jakie gówno. Już biegną tam. No chyba nie po mnie. A tu? Nic. Jeszcze w dół? Staramy się utrzymać drogę czystą, choć zdarza się natknąć na zarażonych. Nie powinni jednak stanowić dla ciebie problemu. Oje, otworzyłem. Rower. Jak ładnie postawiony. To jeszcze damka. Łap to. W sumie mam te gwiazdki. A masz. No i się skończyły. Serio? Nie mam koktajli Mołotowa? W sumie. No i dobra, został jeszcze jeden. Mi, ale muszę to zrobić. Trzysta kasiury. Może być. W sumie mogę ich przeszukać. No, na pewno coś tutaj napotkam. To byłoby zbyt piękne, gdybym po prostu sobie tędy przeszedł. Części metalowe, okej. Serio? Wzrost poziomu siły. Może coś przydatnego. Dostanę jakiś punkt talent. Ale to pewnie od 10 będzie. Tak przypuszczam. Coś fajnego. No ale zobaczmy, umiejętności. No, tak jak myślałem. A nawet od 12, jeszcze lepiej. Kończący kop. Aha. Kopnąć w głowę. Nie, nie chcę nic z tego. A tu? Nie, dalej to samo. Więc lecimy. Maks amunicji do karabinu. Otwieranie zamków średnie. O. Za drugim razem, ale się udało. To 7. Kurde, coraz lepsze bronie dropią. W końcu będę musiał kupić jakąś jedną i tak ją wymaksować, żeby mi starczyła już do końca gry. Chyba że to już jest koniec gry. To było trochę głupio. Tam jest wyjście niby. Dziennik bojowy. No niby tam mam iść, ale... Niby tam, ale jednak tędy. 2 razy gaza. Nie no, wszędzie są... Nie. Dobra, przynajmniej nie pluł. Okej, naprawimy moją cudowną broń. Ale tędy nie przejdę, what the fuck. Aha, tam jest wyjście. Okej, po rurach. Dobra, już to mam. Już to mam. Czuję to. Na wszelki wypadek trzymam cały czas spację. No i dupa. Okej. Znów to samo. Nie wiem, jakoś inaczej chyba to trzeba będzie zrobić. Dobra, słuchajcie, bo już pół godziny minęło. Prawie minęło. Tak więc w tym miejscu sobie zakończymy, a w następnym odcinku spróbujemy pójść do tego sektora 0. Tak więc mam nadzieję, że się wam odcinek podobał. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i pisania komentarzy oraz zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!